Pa, nie ma topielce, nie obchodzą mnie, tarara. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. A więc tak, tutaj w poprzednim odcinku... Słodki Jezu, a nie, dobra, już nic się nie stało. A tu jest miejsce mocy, a tam są... Bloedzuigery. Ja na nie Bluzgoziery mówię, nie wiem dlaczego. Bo mają dziwną nazwę i wolę taką swoją nazwę niż ich. Dobra, gdzie my mamy tutaj dom tego dziadka? W tą stronę, tak? Dobra, idziemy prosto póki co. Oczywiście nie będę się zatrzymywał, bo nie mam po co się zatrzymywać. Sami widzicie, co tu się będzie działo, jak ja się zatrzymam. Nie ma topielce, nie obchodzą mnie, tarara. Tutaj jest jeszcze topielc, dobra, jest już większy spokój niż był. Jest teraz trochę lepiej. Wejdę do wody, to będzie mnóstwo topielców. Oto to możecie być... Możecie być pewni, że tak będzie. Stara droga, czemu nie? Beczka, beczka, nieznana roślina. Beczka, beczka. Ceglarza, aha, doszedłem do wioski. No dobra. Czemu nie? Co to jest zaraz? Aha, to jest kot. Dobra, myślałem, że to jest co innego. Czemu nie? Czemu nie? Biały mirt? Nie, no to jeszcze dalej. Wrony, tu jeszcze jest w miarę normalnie. O, widzimy, już ciało leży tutaj. Dobrze jest sobie je przeszukać. O, właśnie, sztylet zabójców. Mhm. Nie jest stosowana w połączeniu z wiedźmińskimi strami walki. No dobra, niech będzie. Wezmę sobie i tak. Pójdziemy sobie tą drogą, bo tutaj właśnie do tego dziadka się chodzi. Chata na wyspie. O cholera. Dobra, dobra, nie ma mnie! I do dziadka. Myślę, że tutaj samotna chatka. Dziadka. Chyba tutaj jest to. Okej, regał z książkami. Jakaś tu książka jest. Ein Sopf Aur. To jest jedna z tych książek, które są mi potrzebne do zadania. Do zadania Wieża Maga, oczywiście. Tak, Credence. Znów jestem głodny. Właśnie, no niestety. Cześć. Czego chcesz, wnusiu? Tylko się tu rozejrzę. Jeśli musisz. Te ogryzione kości to kości człowieka. Mózg na talerzu. Niedobrze mi. Dziadek jest kanibalem, jak widzicie. A tak, to właśnie mój dom. Czy to, co widzę na stole, to ludzka czaszka i mózg? Tak. Mięso? Tak. Talerze i kubek. Tak, jestem ludożercą, ale zanim zareagujesz emocjonalnie, spróbuj wysłuchać moich racji. Nie wiem, jakie racje może mieć kanibal. Blado wyglądasz, może coś zjesz? Dlaczego jesz ludzkie mięso? Bo lubię. Smakuje trochę jak kurczak. Jest bardziej pożywne. Kilogram ludzkiego mięsa to w przybliżeniu odpowiednik... Daruj sobie. Sam zapytałeś. Pragnę tylko zaznaczyć, że narzuciłem sobie pewne zasady. Na przykład nie jem dzieci. Podziwu godna zasadniczość. Nie ma co ironizować. Od czasu do czasu wrzucę na ruścik druida, ceglarza albo drwala. Bardzo cenię sobie mięso elfów. Jest aromatyczne i jakby z natury nasycone przyprawami. A krasnoludy? O, łykowate i żylaste. Tak naprawdę próbowałem tylko raz i nie jestem do końca pewien, czy to rzeczywiście był krasnolud. Z zażenowaniem przyznaję, że stoczyłem o niego walkę z utopcem i trudno było jednoznacznie zidentyfikować krwawy ochłap, który przypadł mi w udziale. Wystarczy. Wedle życzenia, już milczę. Nie zasługujesz, żeby żyć. A tak się składa, że ja zawodowo tępię potwory. Wolnego. Zabić możesz mnie zawsze. Ale bardziej użyteczny będę. Żywy. Posiadam rozległą wiedzę i znam to bagna jak własną kieszeń. Z pewnością pomogę ci jeszcze w niejednej sprawie. Akurat w to uwierzę. Wystarczy, że wyjdę i uciekniesz. Za stary już jestem na ucieczkę po kolejnej wpadce. Nie próbuję cię oszukać.
Fakty są takie, że przybyłeś na bagna z ważną misją. Założę się, że jej powodzenie jest ważniejsze niż zabicie starego potwora. Przekonasz się, że znam odpowiedzi na wiele pytań. No dobrze, możesz jeszcze pożyć. Bardzo dobry wybór. Jako dowód dobrej woli zdradzę ci przepis na eliksir. To się może przydać. O! Jaki to eliksir jest? Jad wisielców. Dobra, damy mu żyć w sumie. Po prostu nie lubię zabijać takich miłych ludzi. Oczywiście to nie ułatwi mi sprawy, czyli nadal będzie zżerał ludzi, no bo w sumie to jego taka jakby pasja. Przystań nocą. Zrobimy na gazynie w slumsach. Coś tu jeszcze jest takiego? Zlecenie na algule, echinopsy, psy, topielce, wilki, świadek. Okej. Widzę, że tutaj będę musiał... Jakie tam miałem? Chyba na topielce czy na utopce miałem zlecenie? Kurna, nie pamiętam już. Oj, nie to. No. Dziennik. Zlecenie na... Algule, echinopsy, psy, topielce. Ile jeszcze muszę topielców rozwalić? I to są na języki topielców, czy na co ja muszę brać z nich? Języki 10 topielców dla Siegfrieda. Mam 2. Czyli teraz będę musiał pewnie ich trochę rozpierdzić. Myślałem, że coś tu się pojawiło, Jezu. Już miałem zawał. Gdzie? O Jezu, spierdzisz. Nie dam się zabić. To jest ta roślina. Kokacydium. I jak ja mam to dziadostwo rozwalić, powiedzcie mi szczerze. Wezmę save'a i spróbuję to rozpierdzielić na drobne kawałki, ale myślę, że to nie będzie miało żadnego znaczenia, czy ja wezmę sobie zamieć, czy nie. Regeneracja energii. Co ja tutaj mam za eliksiry? Tylko zamieć tak naprawdę mi się przyda. Że jakieś osełka do mieczy bym miał, to może by coś pomogło, ale wątpię. No dobra. Bierzemy sobie zamieć i spróbuję. No, zabiłem? Niemożliwe, udało się. Okej. Okay. Całkiem nieźle. Nie mam pojęcia, co to jest. Co to jest? Pnącza Archespora. Aha, Vincentowi dowód... Archespora, o Boże. No nie. To był Archespor, a przecież miał inną nazwę niż Archespor. Ale dobra, mniejsza już o szczegóły. Całą zamieć zużyłem i ledwo... Uszedłem z życiem, ale widzę, że to pomogło w sumie. Więc nie będę narzekał, właśnie zabiłem groźnego potwora, za którego mogę zgarnąć trochę kasy. Więc nie jest źle. Chyba nie powinny się już takie dziadostwa pojawiać, tak mi się wydaje. Bo w sumie już zabiłem to jedno... to jedno cholerstwo, więc w sumie nie powinno mi się pojawiać. Wiem, że teraz jest wolno idę, ale nie mam żadnego białego miodu ni niczego. Czy czegoś tam. Biały miód to był chyba, co wyłączał działania eliksirów. Dlatego nie mogę nic zdziałać w związku z tym, że mam spowolnienie tutaj zamieć. Czyli tak, zadanie zrobiłem. Jakieś. Krwiożercza roślina. Vincentowi. Iść z powrotem, iść prosto do bramy na groble. Pamięć ostrza. Co tu ja mogę jeszcze zrobić? Tak naprawdę, to powinienem wrócić teraz do miasta i trochę tutaj, znaczy tam. Przystań nocą. Przystań, tak? Okej, okay, tylko gdzie to jest? To w sumie zrobię to, czemu nie? Tutaj?
Dobra, to tam przy okazji jest ognisko, więc nie będzie źle. Dobra, ja wyłączę teraz nagrywanie. Jak fajnie to trofeum wygląda. Takie fajne, owinięte. Ja wyłączę teraz nagrywanie. Myślałem, że to już podnosi się następny ten dziad. Wyłączę nagrywanie i pójdę tam, jak będzie już noc, to włączę nagrywanie i obczajmy sobie wszystko. Także zaraz wracam. Okej, okay, jestem na miejscu. Widzę, że tutaj Jean-Pierre jakiś jest. Kim jesteś? A ty? Wiedźminem. Wiedźminem? Proszę, proszę, a myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. Bonhart? Nie słyszałem. I już nie usłyszysz, gryzie ziemię. Wszyscy w tym fachu prędzej czy później trafiamy na lepszego. W tym fachu? Jestem łowcą głów. Jaką masz do mnie sprawę? Łowca głów, powiadasz, tak? Mhm. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Nareszcie ktoś się zgłosił. Masz skóry? Przyjdę, jak tylko czekam. Dobra. Kim był ten Bonhart? Stary Leo był legendą. Widziałem, jak pracuje. Wiesz, Wiedźminie, w pewnym sensie był do was podobny. Zabijał bez gniewu, smutku, bez żadnych emocji. Tak jak ty zabijasz, bo ja wiem, kulawego utopca. Był najlepszy, wysoki, chudy i te oczy. Jedno spojrzenie tych rybich, pustych oczu wystarczało, żeby złamać człowieka. Był magiem? Nie, był normalnym człowiekiem, to znaczy fizycznie. Zabił nawet kilku wiedźminów. Takich, co to się wieśniakom narazili. Na nic się zdały te wasze magiczne sztuczki i wiedźmiński refleks. Ale nie żyje, jak mówisz. Trafiła kosa na kamień. Tak. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Bywaj. Bonhart. Jak już słyszeliście. Była taka postać w książce. I rzeczywiście ona była łowcą głów i była... Ta postać, znaczy ten kolo był bardzo, bardzo silny. Naprawdę. I Geralt z nim walczył. I to jest koniec. Koniec. Koniec informacji. Więcej wam informacji nie podam, po prostu nie. Przystań nocą. No, do północy powiedzmy. Północ to jest noc w sumie, nie? No tak. To jest noc, więc to powinno być w sumie... Ej, chwila. Tak. Dobra, co tu jeszcze jest? Tutaj jest utopiec. Dam. Beast. Jeszcze jakiś? Na pewno jeszcze jakiś jest. Niemożliwe, żeby to już był koniec. O, jest. Chodź. Jeszcze jakiś musi tutaj być. Tylko gdzie? To jest problem. Gdzie jest jeszcze jeden utopiec, którego ja tu muszę zdjąć? Znaczy, no nie wiem, ilu utopców mam jeszcze zdjąć tutaj. Na pewno tylu, żeby mi się... wyświetliło. O, jest. Czas się zgłosić po nagrodę. Dobra. Tylko sobie tutaj szczątki przeszukam. No, na nasze nieszczęście to są tylko utopce, a nie topielce. Więc taka trochę lipa. No, ale zawsze, zawsze coś. Możemy teraz wrócić. I ja myślę, że sobie wrócę właśnie. Wiedźminie, odwiedź Jarena Bolta, szefa Drwali. Powinien mieć jakieś zlecenie. Mieszka na południu Bagien. Jasne. Co? Przewieź mnie na... Czas topienia. Tak, jedziemy z powrotem. Jesteś... Tak. Okej. Okay. Płyńmy z powrotem. Trochę mi szkoda, że tracę oreny przez pływanie takie sobie w to i w tej we w te. Ale 5 orenów to co to dla nas jest? Nic. Spokojnie, spokojnie. Nie jest jeszcze tak źle. Pamiętam, że na bagnach gdzieś była chyba jakieś miejsce, było, że były... Nie wiem, czy to są kawałki meteorytu chyba, czy to jakiś niebieski meteoryt. Takie kamienie. Nie pamiętam, jak to się nazywało, czy to były meteoryty, czy coś. I z tego wykowało się miecze.
bardzo fajne miecze i czasami te niektóre z tych mieczy były bardzo dobre, bo wywoływały całkiem dużą szansę, miały na wywołanie krwawienia i po prostu miały większe obrażenia niż to, co mamy teraz. No, jeszcze tutaj utopca trzeba zdjąć. No, po prostu będę musiał sobie wykuć jeden z takich mieczy. Z tego, co wiem, na pewno tak jest, jeżeli zabijemy wszystkie z potworów, chyba wszystkie możliwe te takie bossów, czyli Archespor, to co ja zabiłem, na przykład, nie wiem, był ten utopiec w tej pierwszej wiosce, jakieś, nie wiem, no, o to właśnie chodzi, jakaś bestia z jaskini tego typu, takie większe, które są po prostu zlecenia, takie od różnych strażników, tutaj akurat od Vincenta było, on się Vincent chyba nazywał, tak, takie zlecenia, jeżeli zabije się wszystkie z tego typu potworów, które są w grze, to dostaje się taką fajną bardzo nagrodę, która jest po prostu zarąbista i bardzo wam się i mi przyda, dlatego ja będę się starał zabijać wszystkie z tych możliwych potworów, niekoniecznie na wizji, po prostu, no, jak mi się uda, to czasami będzie na wizji, czasami nie, to już będzie, zależy od tego. Pierwsza 30. No lipa. Bardziej bym wolał pójść teraz o północy do tego magazynu w slumsach, bo tam może być coś dość ciekawego. Albo uważyć sobie zamieć, bo ona się przyda. No ale dobra. Myślę, że nie. Nie potrzeba. Knecht. To tutaj jakieś właśnie questy były właśnie. Ten jeden quest był związany z jakimś tutaj magazynem, tylko gdzie to było? Aha, mogę do Loivardena, ale nie. Vincenta. Gdzieś to było. Jakaś piwniczka. Muszę przesłuchać świadka. Nie. W magazynie w slumsach o północy. To jest tutaj. Tylko musi być północ, a ja mam pierwszą 30, więc trochę już po ptokach jest. Wezmę sobie do ogniska, podejdę i ewentualnie coś tam do północy sobie się prześpię, a to szybko przeleci. 23 godziny, a. Okej. Jest północ i możemy teraz iść do tego magazynu, bo już jest północ. Okej, na pewno będzie potrzebny mi miecz. Z tego, co mi się tak wydaje. No, już tak dziwnie się ruszyliście, chłopaki. Do magazynu. Co my tutaj będziemy... zastaniemy? Ciekawe. Nie ma Javeda ani magistra, ale lepszy ryc niż nic. Do dzieła. Okej, widzę, że Vincent jest. Cześć. Kto to jest? Nie tak się umawialiśmy, Glino. Spokojnie. To tylko wiedźmin. Na pewno słyszałeś, że wiedźmini to bezwolne golemy. Wykonują polecenia pracodawcy. Szybko i skutecznie, bez marudzenia. Prawda, Geralt? Prawda. Widzicie? Nie ma się czego bać. Zresztą ty też nie przyszedłeś sam. A teraz dobijmy interesu. Nie ufam mu. Słyszałem, że to pieprzony masowy morderca zarąbał ponad tuzin naszych ludzi. Nie bawmy się w wyliczanki, kto ilu zabił. To przeszłość. A mamy rozmawiać o przyszłości. Twojej przyszłości. Która będzie bardzo nieprzyjemna, jeśli Javed się dowie, że go oszukiwałeś. A wierz mi, dowie się. I to wkrótce. Jeśli nie zaczniesz gadać. Blefujesz. Nie dam się zastraszyć. Dość tego. Gadaj, gdzie jest Javed i wiedźmińskie tajemnice. Albo skroję cię po kawałeczku szczurom na pożarcie. Vincent, zatrzymaj go! Ja nic nie wiem! Byłem pomocnikiem księgowego Salamandry. Javed już mi nie ufa. Nie wiem, gdzie jest i co zamierza. Magister? Nie wiem. Wyjechał gdzieś. Coś kręcisz. Chyba porozmawiamy inaczej. Miałeś mi dać ochronę w zamian za zeznania. Umawialiśmy się. Nic nie wiem. Przysięgam na grób matki. Zatrzymaj tego potwora. Przecież jesteś stróżem prawa. To będzie morderstwo. Zamierzasz na to bezczynnie patrzeć? Nie. Już wychodzę. Poza tym wiem, że brałeś udział w morderstwie rodziny Raymonda. Wiedźminie.
Uwiń się szybko. Robi się. Myślałem, że to jest jakiś, że Vincent jest winny, ale jak patrząc teraz po tym, to on po prostu chciał odkryć salamandrę, a ja mu trochę pomogłem. Myślałem, że wybrałem złą opcję dialogową, ale widzę, że nie. Okej, jeszcze ten. No, szybko się uwinąłem. Muszę pogadać na poważnie z Vincentem. Szczątki. Okej, tutaj mamy dużo fajnych rzeczy. Główka mu odleciała. Fajnie, fajnie. Siekiera. Nie, nie, dziękuję. Maczuga się przyda. Tutaj szczątki, tylko główka leży jedna. Sama, samiutka. 12 kasy. Kurde. Szczątki jeszcze tutaj są. Okej, to są te. Maczuga, siekiera, szczątki jeszcze tutaj są. Okej. Wsio, chyba wsio. Jeszcze tutaj kredens jest. No to kredens sobie weźmiemy tutaj. O! Okej, zadanie wykonane, jak widzicie. Już wiadomo, co się dzieje w magazynie na o północy. Na północy chciałem powiedzieć, ale dobra. Już wiadomo, o co chodzi. I już jest spoko. Jeszcze jakie mamy zadania? Zobaczmy. Niezwykłe wino. Tutaj, tak? Dobra, ale to w następnym odcinku. Także dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do kolejnych i na razie.